Absolutnie. Dlaczego? Nic nie robią nowego. Pozostali w tym samym miejscu co 5 lat temu, powiedzmy. Przespałem się. To wszystko. To jest ich opinia, no ja nie mogę się wypowiadać. Jeśli oni tak sądzą. My tak nie twierdzimy, bo gdybyśmy tak twierdzili, to byśmy nie grali. Po ich reakcji to im to bardzo odpowiada. No właśnie. Jakiś paradoks jest chyba. Poza tym wasze widzenie mogli w pewnym momencie. Nie no, to jest właśnie ta sprawa, że my ciągle przez te wszystkie lata byliśmy zawsze kontrowersyjni. Jedni uważali, że gramy za głośno, inni, że za cicho. Jedni, że za dużo improwizujemy, inni, że za mało. I to, jedni, że za dużo śpiewam, ja na przykład, inni, że za mało. I tak właściwie ciągle. Jedni uważają, że stoimy w miejscu, a inni, że jesteśmy bardzo do przodu. Wydaje mi się, że to jest odczucie publiczności. I niech jest takie, jakie jest. Kto chce być z nami, będzie. Kto nie, nie. No trochę właściwie chyba stanęli w miejscu. Jest to jakieś poszukiwanie nowego brzmienia, ale wydaje mi się, że jest to również jakieś naśladownictwo różnych stylów, różnych grup. Mnie wystarczy, jeżeli część publiczności akceptuje, a jeżeli komuś się nie podoba, no to ja przepraszam, ja daję wszystko z siebie, co mogę. Jeżeli ktoś tego nie odbiera, to już jest jego sprawa, no może wyjść, są inne koncerty muzyki dużo łatwiejszej, nie, nasza nie jest znowu taka trudna. Tutaj na koncertach było oficjalnie sprzedanych biletów 2,5 tysiąca, nieoficjalnie drugie 1,5-4 tysiące. Ostatnio po zastraszeniu na Wybrzeżu, no tylko w Sopocie było około 16 tysięcy widzów, rekord absolutny. W innych miastach jeszcze nie chcę wymieniać. Teraz znowu są dwie kongresowe, więc publiczności trochę mamy. No więc o co chodzi? Pomimo tego, że głosy, że części to nie odpowiada, a jednak przychodzą. Życzyłbym każdemu, żeby miał tyle publiczności, z polskich zwłaszcza wykonawców. Dostawcie nagrodę za najlepszą grupę rockową w Polsce. Czy się za taką uważacie w ogóle w Polsce? Jak to kto klasyfikuje, to już później jest jego sprawa. Prawda? No. Sądząc po akcesoriach, które sprzedajecie, jesteście chyba blisko związani z grupą SBB, tak? Tak, zgadza się. Ja właśnie jestem członkiem grupy technicznej zespołu SBB, jestem kierowcą i po prostu w tej chwili mam wolny czas i zajmuję się tutaj materiałami reklamowymi, które po prostu udostępniamy publiczności. Jest pan w takim razie blisko związany z tą grupą. Jakie jest pan zdanie o tej grupie? No moje zdanie jest dobre zdanie. Pracuję już czwarty rok jako biletarka przy drzwiach. Wpuszczam właśnie publiczność na poszczególne imprezy. No w tym wypadku przez 5 imprez obsługiwałam publiczność, która wchodziła na salę, na występ naszej grupy, kochanej naszej grupy Józefa Skrzeka. Dlaczego pani mówi kochanej naszej grupy? No, bardzo ich lubimy. Wszyscy, zwłaszcza młodzież, która przebywa u nas w naszej kawiarni, lubi tą grupę. Jest to po prostu nasza bytomska grupa. My się cieszymy, że oni nas reprezentują i nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą. Podoba się pani ich muzyka? Bardzo. Wszystkie płyty mam ich, cały komplet mam. Pani jest wielbicielką Józefa Skrzeka, tak? Oczywiście, już od wielu lat i wydaje mi się, że człowiek, który nie docenia ich muzyki, wiele stracił przez to. Dlatego, że przyznam się, że na początku ta muzyka nie za bardzo mnie pociągała, ponieważ wydaje mi się, że nie dorosłam wtedy do tego, żeby to zrozumieć. Po prostu trzeba wiele lat słuchać, żeby zrozumieć to, co autor chciał przekazać przez tą muzykę, bo każdy dźwięk Józefa Skrzeka oznacza coś dla słuchacza, który się na tym troszkę przynajmniej zna. Czy trudno jest być wielbicielem Józefa Skrzeka? To zależy z której strony, bo właściwie bardzo trudno jest dostać bilety na koncerty, bardzo trudno w ogóle dostać się do tego środowiska w kręgu Józefa Skrzeka, bo jest to człowiek nieosiągalny, który nigdy nie ma czasu i zawsze jest zajęty i właściwie ciężko jest. Moim zdaniem jest rewelacyjna, utrzymują się nadal chłopcy w doskonałej formie. Bardzo mi się podobało. Odstawili dobrą muzykę, nabyli trochę zachodniego luzu. Miałem możliwość po prostu pierwszy raz słyszeć na koncercie SBB. Słyszałem płyty, słyszałem nagrania i nie sądziłem, że są aż tak dobrze. Tego, co chcielibyśmy osiągnąć, jeszcze nie osiągnęliśmy w pełni. Osiągnęliśmy owszem w jakimś tam stopniu. Ja myślę tutaj konkretnie o wejściu na rynek zachodni, który zaczęliśmy forsować tak na całego 2 lata temu. Forsowanie odbywa się do tej pory. Oczywiście są efekty i to efekty bardzo widoczne.
mamy już, mogę powiedzieć, swoją publiczność w krajach zachodnich. Konkretnie myślę o RFN-ie. Przede wszystkim dlatego, że mamy zachodnio-niemiecką agencję i tam graliśmy większość koncertów, ale również w Skandynawii, we wszystkich krajach skandynawskich praktycznie jesteśmy popularni. Gdzie jesteście bardziej popularni w tej chwili, w kraju czy za granicą? No to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że wydaje mi się, że sądząc po frekwencji, jaka jest na koncertach granych w Polsce, no trudno narzekać na brak popularności. A... Ale tych koncertów w Polsce mimo wszystko jest mniej. Tak, ja za chwileczkę wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że tak jak powiedziałem, od 2 lat staramy się forsować rynek zachodni, który jest bardzo trudnym rynkiem mimo wszystko, ze względu na konkurencję, ze względu na nasycenie tego rynku muzyką i to muzyką w najlepszym wydaniu światowym. Dlatego dostanie się tam jest po prostu bardzo trudne. Staramy się, robimy co możemy i no, co nas cieszy i podtrzymuje na duchu, że w jakiś tam sposób pozostawiamy po sobie ślady. I jesteśmy coraz bardziej popularni. Ja może w tej chwili powiem, dlaczego tak się dzieje, że w Polsce gramy mało. Dlatego, że po prostu gro czasu spędzamy właśnie na zachodzie. Twierdzę, że ta muzyka przebije wszystko, co jest możliwe. Nie tylko tu u nas, ale jest najsilniejszą muzyką, jaką w tej chwili można usłyszeć na świecie. Jakie masz wzory, Janek? Mój wzór to jest Wes Montgomery. Nie wiem, czy Państwo znają. Wes Montgomery, tak. Lucky Sir? Nie, w zasadzie wszystko, co dobre. Ja też, wszystko co dobre. To samo. A poza tym nie mam pamięci do nazwisk. A wobec tego może... Jaki jest wasz stosunek do muzyki poważnej? Poważny? Nie, ale... Czy lubicie? I jaką wobec tego? Nie no, to już Sławek powiedział, że no, bo my bardzo lubimy słuchać... Ale jaką się no, oczywiście też rozpiętość jest bardzo duża, na przykład w moim przypadku. Ja zresztą byłem klasykiem kiedyś, grałem tylko muzykę poważną. Także mam już swoje, że tak powiem, jak ulubieńców do grania też, bo to inna sprawa jest do słuchania, inna do grania. Ja bardzo lubiłem grać Chopina, bardzo lubiłem grać Debussy'ego, bardzo lubiłem grać Beethovena, z kolei Bacha. To są takie najbardziej z tych spraw, które wykonywałem, które utkwiły mi. Z utworów ulubionych z tamtego czasu, to pamiętam najbardziej taka była patetyczna. A jak wam się układa współpraca z Telewizją Polską? Dziwnie. W moim odczuciu największym sukcesem jest to, że my znowu jesteśmy razem. Dlatego, że to już bardzo długi okres czasu trwa. Cała nasza bardzo ciężka praca. W związku z tym wytrzymanie tego przez 8 lat to jest, wydaje mi się, największym sukcesem. I my miewamy kryzysy, między innymi również w tym roku mieliśmy taki kryzys bardzo ludzki, z przemęczenia siebie biorący. Ale przeszliśmy przez to i już to słychać na koncertach. Pan jako fotoreporter i fotografik był przez pewien czas blisko Józefa Skrzeka. Co pan sądzi o jego muzyce? No o muzyce to trudno powiedzieć. No, nie jestem fachowcem, odbieram to jako laik. No, podoba mi się, bardzo ją lubię i no, jest to dla mnie duża sprawa. Bardziej mnie interesuje on jako człowiek, znaczy jeszcze bardziej interesuje mnie jako człowiek, jako model do portretu. Jest to postać tak barwna, tak plastyczna, a przy tym, no przy tym bardzo dobry człowiek. Człowiek z charakterem, człowiek, który wie, czego chce i dąży do tego. A przy tym, co mnie interesuje, widać to na jego twarzy. Jest bardzo bezpośredni, bardzo spontaniczny. Chciałbym zagrać koncert z zespołem SBB na Górze Świętej Anny pod Opolem. Żeby cały amfiteatr był pełny, tam wchodzi 100 tysięcy ludzi. I żeby można było również jeszcze zagrać z
dwoma grupami innymi, takimi jak na przykład Yes i Emerson Lyle Palmer, załóżmy.